Cześć moi drodzy, hejka! Dzisiaj mieliśmy robić przepyszne desery lodowe. Stoi tutaj z nami taka specjalna furgonetka, tylko nigdzie nie ma nikogo z Play-Doh Town, kto by zrobił dla nas te przepyszne desery. Ciastowina Play-Doh już jest przyszykowana. Chyba ktoś tutaj przed chwilą był i zapomniał swojego deseru lodowego. Ogromne lody, całe niebieskie, są chyba jagodowe. A zobaczcie, co tu takiego! Tutaj są jakieś takie obleśne kropki, które wyglądają troszeczkę jakby to wszystko było zgnite, a na górze zgnilak, coś okropnego. To jest fungus Among Us, jakaś infekcja, jakiś zarazek. W sumie nie wyglądają tak źle, nawet troszeczkę śmiesznie. Wiecie co, skoro tutaj stoi taki jeden deser, w którym jest taki okropny, okropny stwór, to może zrobimy więcej takich szalonych i okropnych deserów lodowych. Znalazłam jeszcze kilka takich figurek. Zobaczcie, na przykład na tym tutaj, ale ma wyłupiaste oczy. Ta jest taka długa, zawinięta. Wszystkie te figurki się bardzo mocno rozciągają i są dosyć lepkie. Możemy je wszystkie ze sobą połączyć. Może zacznijmy od jakiegoś deseru lodowego, który będzie w kolorze zielonym. Myślę, że właściciel tej lodziarni i właściciel tego auta, po prostu gdy zobaczył te straszne stwory, te okropne fungus Among Us, to się przestraszył i opuścił to miejsce. Bał się jakiejś zarazy na pewno. Ja jednak się nie boję i zrobię szalone desery lodowe. Ciekawe, która z figurek będzie chciała zjeść tego przepysznego zielonego loda. Do ozdoby zrobię jeszcze taki biało-niebieski precelek, czyli taki zawinięty paluszek i przyczepię go tutaj na samym dole. Przyczepiła się już do mnie jedna z tych figurek, które bardzo, bardzo mocno się rozciągają. I chyba właśnie dla niej zrobimy ten deser. Skoro już tutaj jest razem ze mną, to postaram się teraz nałożyć tę figurkę na górę. Niech sobie zajmie właśnie te zielone, przepyszne lody. Macie w domu takie okropne figurki z giniłaków, traszpaków, a może fungus Among Us właśnie? To koniecznie zróbcie dla nich desery lodowe, bo widzę, że te stwory bardzo, ale to bardzo je uwielbiają. Następny deser nie będzie na patyku, tylko go zrobię w wafelku. Wzięłam białą ciastolinę Play-Doh, uformuję z niej kuleczkę i to będzie taka wielka gałka lodów waniliowych. Hej, ale ktoś już się tutaj zbliża! Jakiś straszny, straszny zarazek, straszna bakteria, która jest bardzo, ale to bardzo różowa. O, wchodzi mi tutaj na samą górę. Nie tyle co wyszła, co gorsza, wlazła mi do środka mojej wielkiej, wielkiej porcji deseru lodowego. Co by teraz tutaj z nią zrobić? Może przydałoby się troszeczkę kremu, na przykład truskawkowego. Nawet takie stwory, straszne i obleśne, uwielbiają owocowe kremy do deserów. Wybrałam kolor czerwony. To będzie krem truskawkowy. Mam tutaj teraz taką specjalną wyciskarkę. I krem będzie dookoła naszego stworka, z każdej strony. Dla jeszcze większej słodkości na tym deserze zrobię takie malutkie, różowe malinki. To będzie słodki lód owocowy, w którym będzie obleśny, straszny fungus Among Us. Malinki z każdej strony i na kremie, i obok mojej figurki.
przez to, że te lody są takie ładne i słodziutkie, to te fungus, amungus nie wyglądają już tak strasznie i okropnie. Podoba Wam się ten deser z taką straszną figurką? To koniecznie napiszcie o tym na dole w komentarzu. Kierowca i właściciel tego auta, w którym rozwozi się i sprzedaje najpyszniejsze lody w całym mieście Playtotown, jeszcze się nie pojawił, chyba cały czas jest w szoku i nie chce na razie się tutaj zbliżać. Mi został już ostatni wafelek, z którego zrobię przepyszny deser lodowy, tylko jestem ciekawa, który fungus amungus do mnie przyjdzie. A pomysł na deser mam taki, że będzie ten deser dwukolorowy. Najpierw będzie porcja białych, przepysznych lodów śmietankowych, a następnie czerwona porcja, to będzie smak truskawkowy albo malinkowy. Wyciskam z całej siły. O rany, widzę, że jakiś fungus amungus się tutaj zbliża. Ale zanim przyjdzie tutaj nieco bliżej i na pewno będzie chciał zjeść mój deser lodowy, dołożę jeszcze nieco białej bitej śmietany. Tak pięknie na górze ją zawinę. No i czekam. Gdzie ten fungus amungus? Zobaczcie, zbliża się, ale okropny, cały niebieski. Ma taką wielką tutaj z przodu gębę. No i wiedziałam, że to się tak skończy. Usiadł mi na samej górze, na samym środku mojego deseru. Wiecie co, kochani? Nie da rady opędzić się od tych wstrętnych figurek. Zajęły mi wszystkie desery lodowe. Gdy tylko zobaczyły, że coś nowego się tutaj dzieje, od razu przybiegły. Nic dziwnego, że właściciel tego wozu i tej lodziarni zmył się stąd i na razie nie pokazuje się w ogóle. Przyjrzyjcie się dobrze tym deserom lodowym i napiszcie mi na dole w komentarzu, który z nich Waszym zdaniem wygląda najlepiej. Czy te lody na patyku, czy też może te wielkie takie desery zrobione w wafelkach, gdzie nasze fungus amungus wlazły aż do środka naszych lodów. Nie życzę Wam może spotkania z fungus amungus, ale na pewno Wam życzę super zabawy z ciastoliną Play-Doh. Zostawcie kciuki do góry, zasubskrybujcie mój kanał, a ja Was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!